Hejka, tutaj Remi z kanału Layla Weeks i dzisiaj opowiem wam o książkach, które udało mi się przeczytać we wrześniu. Było ich 9, bez zbędnych wstępów, prawda? Pierwsza książka, którą udało mi się skończyć, to były Dzieci Krwi i Kości, Tomi Adeyemi. To jest książka, którą zaczęłam czytać jeszcze w sierpniu podczas Kluchatonu, z którego jest vlog na kanale, więc możecie sobie obejrzeć. No i co mogę powiedzieć o tej książce, oprócz tego, że mi się trochę nie podobała, szczerze mówiąc. I to jest ogólnie bardzo przykra sprawa, bo no pewnie kojarzycie, że to jest bardzo popularna książka i wiele osób bardzo, bardzo ją lubi i też bardzo chciałam ją lubić, bardzo ekscytowała mnie jakby wizja czytania jej, ale potem okazało się, że zwyczajnie mam z nią dużo problemów. Nie w takim sensie, że jest problematyczna, tylko po prostu, że nie jest do końca tak dobra, jak się spodziewałam. Sam świat jest bardzo, bardzo interesujący i system magiczny też jest super fascynujący, więc jakby pod tym względem nie mam żadnych zastrzeżeń. To, z czym miałam największy problem w sumie, to to, jak szybko rozwijała się akcja i to, jak po prostu pędziła na skręcenie karku i no, nie wiem, według mnie to się działo po prostu zbyt szybko i jakby wszystkie wydarzenia z tej jednej pierwszej części można by spokojnie rozłożyć na kilka nawet książek, gdyby po prostu trochę zwolnić i skupić się na, wiecie, na chwili, na detalach, na jakby relacjach między bohaterami, zamiast po prostu pędzić i nie zatrzymywać się. Być może to było jakby celowe, może po prostu to miała być taka, wiecie, przygodowa, bardzo szybka książka, ale no mi to bardzo nie podeszło i no brakowało mi właśnie takiego trochę spokoju, takiego trochę, wiecie, jakby pewności, że przez najbliższe 20 stron nie stanie się coś super, super ogromnego i jakby zadziwiająco po prostu epickiego. Więc to był mój pierwszy problem. Kolejny z moich problemów to to, jak dużo śmierci było w tej książce. To jest ogólnie książka dla młodzieży, głównie bohaterowie mają tam po jakieś 16-17 lat i jakby bardzo, bardzo szybko przyzwyczajają się do śmierci. Jakby nie tylko ogólnie jako śmierci, śmierć jako czegoś, co po prostu istnieje w świecie, tak, no bo okej, to jeszcze byłoby zrozumiałe, zwłaszcza, że na przykład Zaylee, nasza główna bohaterka, widziała, jak jej matka zostaje zamordowana w bardzo młodym wieku, więc jakby to byłoby zrozumiałe, że nie dziwi ją śmierć innych ludzi i tak dalej, ale w momencie, w którym tak młody bohater sam kogoś zabija i jakby nie ma za bardzo z tym żadnego problemu, albo jakby przynajmniej wystarczająco dużo problemu, bo wiecie, oni nie są wytrenowanymi zabójcami, to nie jest Selina ze Szklanego Tronu, tylko rzeczywiście dzieciaki, które nagle zaczynają zabijać i po prostu nie przestają i nawet się nad tym nie zastanawiają jakoś szczególnie. To mi bardzo przeszkadzało. Ogólnie bardzo dużo jest śmierci w tej książce, co jakby samo w sobie nie jest złe, tylko że jednak jest to młodzieżówka i spodziewałam się, wiecie, po pierwsze mniejszej ilości tej śmierci, bo to jest naprawdę taki poziom, który myślę, że już właśnie podchodzi praktycznie pod poziom Wojny Makowej. Gdyby tam dodać parę jakichś szczegółów, parę opisów jakby tych wszystkich, wiecie, flaków na wierzchu czy coś, to to autentycznie byłby poziom Wojny Makowej. Ale spodziewałam się jakby po młodzieżówce też jakby przynajmniej zastanowienia się nad moralnością, nad jakby sensem tego wszystkiego. No, były takie momenty, gdzie żeby jakby przetrwać i żeby wykonać swoją misję, nasi główni bohaterowie musieli dosłownie zabić czy doprowadzić do śmierci kilkuset osób i też nie zastanowili się nad tym zbytnio, po prostu to zrobili i jakby to nie był nigdy problem i to było dla mnie szokujące, bo jakby no zwyczajnie jest to nierealistyczne, ale też jakby czemu? No nie wiem, nie wiem, po prostu mi to nie podchodzi. I ostatnia rzecz, która mi bardzo nie podchodzi w tej serii, to to, że Zaylee and... wow, tak po angielsku mówię. Zaylee i Amari mają taką dobrą chemię. Taką dobrą chemię i byłyby świetną parą. Bo wiecie, Zaylee jest taka, wiecie, twarda, ona dużo przeżyła, prawda, i jest trochę, wiecie, sarkastyczna, czy czasami niemiła i podejmuje bardzo takie, wiecie, szybkie i nieprzemyślane decyzje, a Amari jest księżniczką, ona dopiero jakby poznaje świat poza pałacem, jest bardzo wrażliwa i dość delikatna i jakby... No jak Zaylee nazywała Amari właśnie jakby tak pogardliwie księżniczką, ale potem jakby zaczęły się do siebie zbić. One powinny być razem i bardzo irytuje mnie to, że jakby Tomi Adeyemi tego w ogóle nie widzi i że na siłę praktycznie próbuje je sparować
z chłopcami, co dla mnie w ogóle nie ma sensu, szczerze mówiąc. Zwłaszcza Zayli i Inan, oni kompletnie do siebie nie pasują i Inan jest też strasznie irytującym małym wrzodem na dupie. No więc tak, to było irytujące i oprócz tego jeszcze Inan, w ogóle no, było dużo Inana, w sensie jakby była też jego perspektywa i to było po prostu bardzo irytujące, bo wiecie, on... Mam wrażenie, że to Miyadayami chciała z niego zrobić takiego Zuko z Awatara, tylko że zbyt szybko to wszystko próbowała przeprowadzić i zasadniczo po prostu był bardzo powtarzalny i nudny, ale też jakby nie wierzy się do końca w to, że on chce się zmienić. It's a whole thing, więc no ogólnie średnio mi się podobała ta książka i szczerze mówiąc chyba nie sięgnę po drugą część, zwłaszcza, że jakby jedyne co mogłoby mnie skłonić do tego w sumie at this point, to gdyby Zayli i Amari rzeczywiście były parą, a nie zapowiada się na to, więc tak, raczej nie będę czytać kolejnej części. Następna książka, którą udało mi się skończyć we wrześniu, to było już od Simeon Crown, Lee Johnson. Tę książkę wybrała mi Oliwka w ramach takiego właśnie TBR-u wybranego przez przyjaciółę. I jest z tego vlog, więc możecie go obejrzeć. To jest ogólnie książka o Liz, która bardzo chce zostać lekarką, ale jakby nie dostaje stypendium do szkoły, więc tak naprawdę teraz jedyną jej szansą na to, żeby pójść na studia, bo wiecie, Ameryka i pieniądze na studia, jest wygrać jakby wybory na królową balu maturalnego, prom queen, tak? Bo w ich szkole jest to ogólnie bardzo, bardzo duża sprawa i można za to dostać też nagrodę pieniężną. Więc Liz zaczyna właśnie startować na królową balu maturalnego, mimo tego, że nie jest super popularna i właściwie całe życie była gdzieś, wiecie, na uboczach tych towarzyskich kręgów i ze swoją paczką takich trochę odrzutków. I w trakcie właśnie starania się o to, żeby ta kampania jej wyborcza miała jakiś sens, Liz zakochuje się w innej dziewczynie, która również chce zostać królową balu maturalnego. Nie wiem, czy to ma sens, że ja to nazywam balem maturalnym, skoro to jest prom i oni w sumie nie mają matury. Just ignore that. To było super urocze. Bardzo podobały mi się jakby przyjaźnie w tej książce. No i przede wszystkim też bardzo, bardzo, bardzo polubiłam właśnie jakby love interest głównej bohaterki, czyli Mac, która jest moim zdaniem urocza. I podoba mi się to, że jakby były w pewien sposób alternatywne, może nie jakoś tak, wiecie, bardzo dobitnie na przykład w jakiejś konkretnej subkulturze, ale jakby można było poznać, że na przykład słuchają alternatywnej muzyki i ich styl też nie był taki bardzo basicowy, co doceniam, bo jednak nawet jakby w powieściach młodzieżowych, które dotyczą właśnie takich odrzutków czy niepopularnych dzieciaków, to one zawsze są i tak jakby takie dość basicowe i co najwyżej ewentualnie są fandomowymi dzieciakami i wtedy jakby to sprawia, że są inni, ale jakby tak, żeby to było rzeczywiście taka alternatywa w sensie muzycznym i stylu, to się rzadko zdarza, więc to bardzo doceniam. No tak, to było przeurocze i would recommend. Cudowne. Kolejna książka właśnie z tej samej listy od Oliwki to było Illuminae, Jaya Kristoffa i Amy Kaufman, która również podobała mi się tak średnio. Tak naprawdę tę książkę uratowała dla mnie końcówka. I to jest jedyny powód, dla którego w ogóle rozważam przeczytanie kolejnej części. Na pewno jej nie kupię, bo szkoda mi pieniędzy, ale jeżeli kiedyś ją gdzieś znajdę w bibliotece, to może się skuszę. Kolejny plus tej książki to jakby format, dzięki któremu to się bardzo szybko czyta i też jest jakby interesujące, bo trzeba to jakby samemu złożyć w całości. To nie jest po prostu, wiecie, taka opowieść. Więc to było fajne. Co mnie irytowało, to romans, który dla mnie... No jest taki trochę cringe'owy, no nie będę ukrywać. I zwyczajnie nudny, I just don't give a fuck, I would rather not read about these heads ever again. No i oprócz tego humor Jaya Kristoffa, który jest zwyczajnie żałosny i niesmaczny momentami, więc to mi przeszkadzało. Jeszcze jedna fajna rzecz to właśnie Aidan, jakby sam koncept sztucznej inteligencji, która jest inteligentna, w sensie zachowuje się prawie jak człowiek i zaczyna wariować. No to było interesujące. No ale tak, ogólnie tak... No średnio powiem, kochani. Następne rzeczy, jaką udało mi się przeczytać, to... O Jezu, tytuł, którego nie potrafię zapamiętać.
Czwórcio i szóstek, Koci pamiętnik Junjiego Ito. To jest manga autorstwa Junjiego Ito, który zwykle zajmuje się horrorem i właśnie robi horrorowe mangi. Ale ta akurat nie jest horrorowa, tylko jest po prostu o jego kotach. A raczej o kotach, które jego narzeczona slash żona sprowadziła do ich domu. I jakby o jego relacji właśnie z tymi kotami. Więc jak można się domyśleć, jest bardzo urocza, ponieważ dotyczy kotów i ich codziennego życia i ich charakterów i tego, jak Junji to się przyzwyczajał do nich jako osoba, która nie przepada za kotami, a na pewno jakby nigdy wcześniej się nimi nie zajmowała. No tak, to było po prostu bardzo urocze i takie, wiecie, przyjemne, obyczajowe, fajnie się to czytało. Podoba mi się kreska Junjiego Ito, więc może kiedyś sięgnę po którymś z jego horrorowych mangów, bo ostatnio odkrywam, że w sumie chyba nie mam nic przeciwko horrorowi. Wow, what a concept. Ile to drzwi przede mną otwiera. I kolejna rzecz z listy od Oliwki to był Ocean na końcu drogi Neila Gaimana. To jest bardzo, bardzo krótka książka, którą udało mi się przeczytać w 2 dni. No i zasadniczo też była taką w sumie częściowo creepy, częściowo uroczą historią o jakby dziecku w sumie. Nasz główny bohater opowiada swoje jakby wspomnienie z dzieciństwa. Parę rzeczy mnie zaskoczyło w tej książce, na przykład to, że są tam czarownice. Prawie, w sensie one nigdy nie są tak bezpośrednio nazwane, ale jakby wiadomo, że to są po prostu wiedźmy czy czarownice. Po prostu kobiety parające się magią od setek lat i jakby żyjące w tej tradycji, co było super fajne. We love us some witches. We stan. Amazing. Oraz to, że w sumie to rzeczywiście była dość creepy momentami i taka, wiecie, właśnie niepokojąca i obleśna czasami. No i to właściwie to nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tej książki, oprócz tego, że jakby zainteresowała mnie prozą Neila Gaimana i że teraz mam większą ochotę sięgnąć po jego książki niż wcześniej, więc może rzeczywiście w końcu mi się to uda i zacznę poznawać jego twórczość. Bo no, ta książka mi się podobała, nie jakoś wybitnie mocno, ale na pewno miała swój klimat i no, podoba mi się ta historia, podoba mi się jakby doświadczenie czytania tej książki, to jakie emocje we mnie wywołała, więc tak, prawdopodobnie będę czytać Neila Gaimana więcej teraz. We wrześniu przeczytałam jeszcze 2 mangi i to była 6. i 7. część Kształtu Twojego Głosu autorstwa Yoshitoki Oime i te 2 ostatnie tomy pozwoliły mi skończyć tę serię. Która ogólnie bardzo mi się podoba i no nie wiem, uważam, że jest fajna. Ma swoje oczywiście wady i myślę, że ogólnie jako całość trochę zbyt bardzo skupia się jednak na tym. No oczywiście już zapomniałam wszystkich imion, ale wydaje mi się, że ta książka zbyt bardzo skupia się na tym, jak wszyscy dookoła czują się z niepełnosprawnością swojej przyjaciółki, siostry i tak dalej, że jednak mimo wszystko strasznie robią z siebie ofiary jakby w sytuacji, w której no zwyczajnie nie są ofiarą i ogólnie jakby większość bohaterów tej książki była dość irytująca momentami i właśnie jakby ich podejście do tego było no niezbyt fajne, ale były też momenty, które mi się bardzo podobały. Podobało się to, jak Shoya się rozwijał przez te wszystkie części i też to, jak rozwijała się jego relacja z Shoko. To są elementy, które bardzo mi się podobają, tak samo jak niektóre elementy przyjaźni. Już nie pamiętam imion bohaterów, więc wam nie powiem dokładnie z kim, bo też próbowałam to znaleźć na Goodreads, ale w opisach tego nie ma, więc I'm too lazy for that. Ale z młodszą siostrą Shoko i z tym typem skręconymi włosami. To było amazing, to było wspaniałe. No i tak, towarzyszyły mi emocje przy czytaniu tych mang, więc to w sumie raczej dobrze. Zwłaszcza, że wiecie, no to jest dość krótki komiks, tak? Łatwo po prostu go przeczytać jakby bez żadnej refleksji, ale no, ta seria akurat myślę, że doświadczyła mi wielu wrażeń. No oczywiście mogłaby być lepsza i no są te właśnie elementy, które mi się stanowczo nie podobają. Ale było też parę bardzo fajnych przesłań, parę bardzo fajnych scen i ogólnie dobrze będę ją wspominać. Ostatnią już książką z tego TBR od Oliwki było On the Coma w Angie Thomas, czyli książka, z którą zwlekałam stanowczo zbyt długo, bo chyba z 1,5 roku już ją mam i kupiłam ją dosłownie chyba w dzień premiery albo dzień po premierze i jeszcze się za nią nie zabrałam aż do teraz i teraz już ją skończyłam. Ogólnie to jest historia Brie, która jest
nastolatką, nie wiem, ile ma lat, pewnie z 16 jak zwykle. I ogólnie chce być raperką. Zwłaszcza teraz, kiedy jej rodzina ma coraz poważniejsze kłopoty finansowe i wie, że jakby kariera taka bardzo szybko rozwijająca się i wiecie, sławnej młodej raperki mogłoby im bardzo pomóc, zwyczajnie ze względów finansowych. Dlatego skupia się właśnie na rozwijaniu swoich zdolności, na ogarnianiu właśnie jakichś pierwszych kroków do takiej kariery i jakby musi po prostu znaleźć sposób na zostanie autentyczną, znaleźć sposób na utrzymanie wszystkich swoich relacji i po prostu bycie szczerą wobec wszystkich i wobec siebie. Wow, to było głębokie. Uwielbiam książki Angie Thomas, bo mam wrażenie, że ona po prostu bardzo szybko potrafi przedstawić bardzo wyraźny i zrozumiały świat, bardzo wyraźne, wiecie, sytuacje, które nawet jeżeli są, na przykład, no wiadomo, dla mnie polskiego białego czytelnika bardzo odległe, ale jednocześnie mam wrażenie, że je rozumiem dzięki temu, jak Angie Thomas o nich pisze. Tak samo jest z postaciami, które mam wrażenie, że dobrze znam nawet po kilkudziesięciu stronach, gdzie czasami, wiecie, zwłaszcza w obyczajówkach młodzieżowych, które bywają zwyczajnie płytkie, czasami można przeczytać całą książkę bez jakby takiego poczucia, że się zna porządnie jakiegokolwiek bohatera. A tutaj mam wrażenie, że właśnie jednak charakter postaci był bardzo, bardzo jakby widoczny i wyraźny. No i zwyczajnie po prostu podoba mi się styl Angie Thomas, więc czytanie tej książki było świetną zabawą, nawet kiedy jakby traktowało trochę jakby o poważniejszych rzeczach. No i ogólnie jestem bardzo, bardzo dumna z tego, co Brie zrobiła w tej książce i również z innych postaci, na przykład z jej mamy i jej ciotki. Swoją drogą właśnie jej ciotka była jedną z moich ulubionych postaci. We love, we stand, Aunt Pooh. Brat Brie, Trey też był super i też go bardzo lubię. I podoba mi się ten mały zwrot akcji, który nie był jakiś super znaczący, ale dotyczył jej przyjaciela Sonny'ego oraz jej w sumie rywala. To mi się podobało, bo myślę, no nie wiem, mam wrażenie, że to mi poprawiło trochę experience czytania tej książki. No ogólnie świetnie się bawiłam i cieszę się, że w końcu przeczytałam tę książkę, więc polecam serdecznie wszystkim. Jedyna rzecz, która trochę mnie jakby wywalała z jakby tej przyjemności czytania tej książki, to to, że ja trochę nie ogarniam rapu, w sensie wiecie, po prostu nie słucham rapu i też trudno mi było się wbić w taki rytm czytania jakby słów piosenek Brie na przykład, żeby rzeczywiście je zrozumieć, żeby ten rytm miał sens i żeby to miało wszystko jakiś kształt przypominający rap, bo moja wyobraźnia po prostu muzyczna jest chyba za mała. To jest jakby jedyne, co mi trochę przeszkadzało w trakcie czytania tej książki, ale oprócz tego świetnie się bawiłam. Polecam serdecznie. I ostatnia już książka, którą udało mi się skończyć we wrześniu, to był audiobook Iron Heart, czyli drugiej części Crier's War, autorstwa Niny Virelli. Virelli? Nina Virella? Nie wiem, coś takiego. Leave me alone. Ogólnie bardzo lubię tę serię, bardzo, bardzo lubię tę serię. Lubię to, jak soft dla siebie są Crier i Ayla i to, że w sumie ich jakby relacja jest bardzo, bardzo, bardzo dużym slowburnem i to, że jakby na każdym roku są jakieś interesujące i po prostu amusing tropy rodem z fanfikcji, na przykład to, że są w sumie jakby enemies to lovers i jeszcze do tego jest jakby, wiecie, jak kojarzycie może taki trop księcia i jego pierwszego strażnika, tego takiego najbardziej zaufanego, to jest złote, kochamy to, ale jest również trop, prawda? Znaczy, jeżeli go nie ma, to myślę, że powinien być jakiejś księżniczki tudzież innej damy i jej najbliższej służącej, tej, która wiecie, ją ubiera i myje i tak dalej. To też jest amazing. Swoją drogą, w nawiązaniu jeszcze do Dzieci Krwi i Kości, to tak samo czuję się po prostu co do jakby relacji Amari i Binty, bo mam wrażenie, że one również bardzo się wpasowują w ten trop, tylko że jakby nie zdają sobie z tego sprawy, jakby Amari is just too fucking dumb and suffering from comb head to understand that she likes girls. Tutaj na szczęście nie było takiego problemu i one na końcu
sobie zdały sprawę, prawda, co czują do siebie, więc myślę, że to było wspaniałe. W tej książce również pojawia się jakieś takie trochę jakby fake dating, w sensie one udają, że są małżeństwem. Tak kompletnie w ogóle to jest wspaniałe, bo one miały tyle różnych opcji, tyle różnych kłamstw do powiedzenia, a to, na które się zdecydowały, to było udawanie, że są małżeństwem. Amazing, I loved it. Podoba mi się również to, jak autorka jakby na każdym kroku po prostu wplata jakieś nieheteronormatywne pary czy historie do właśnie tego świata i na przykład wszystkie zasadniczo chyba jakby takie baśnie czy bajki, które Cryer opowiada Ailey, co jest swoją drogą super urocze, I love that, są na przykład o jednopłciowych parach i to było super urocze. Doceniam też jakby reprezentację niebinarności w tej książce, bo pojawiło się parę niebinarnych postaci, albo przynajmniej postaci, które używają zaimków they, them. Zwłaszcza, że jedna z nich również miała bardzo, bardzo uroczy romans. W sensie, wie, to nie była żadna ważna postać, w sensie jakoś szczególnie istotna i nie było jej aż tak dużo, ale it was adorable. To, co mi przeszkadzało, to to, że jakby nie do końca ogarniałam w sumie fabułę z tego takiego magicznego punktu widzenia, że jakby mam wrażenie, że dużo rzeczy mi się myliło i że nie do końca jakby ogarnęłam jakieś takie podstawy tego, jak zbudowany jest ten świat, jeżeli chodzi na przykład o nazwy różnych substancji, czy to, jak do końca działa bycie tym automatonem, czy jakkolwiek to się nazywa. I mam wrażenie, że to trochę przez to, że słuchałam tej serii, tej duologii w audiobooku, i zwyczajnie to do mnie nie dotarło w taki sposób, jakby może dotarło, gdybym czytała te książki fizycznie. Ale jakby to nie zepsuło mi w żaden sposób doświadczenia z czytania tej książki i wciąż świetnie się bawiłam i wciąż uważam, że Ayla i Cryer są przeurocze i serdecznie polecam mimo tego, więc tak, koniecznie przeczytajcie Cryer's War, bo jest wspaniałe. No i tak, to już wszystko, co mam do powiedzenia w tym filmie, prawda? To już wszystkie książki, które przeczytałam we wrześniu. W sumie całkiem nieźle mi poszło, myślę, i jakby przede wszystkim całkiem nieźle się bawiłam przez ten miesiąc. Napiszcie mi w komentarzach, ile książek wam udało się przeczytać we wrześniu i czy macie jakieś zdanie na temat książek, o których ja mówiłam w tym filmie. Bardzo chętnie o tym poczytam i tak, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!